Pani w wywiadach bardzo często podkreślała, że córka była dla Pani spełnieniem największych marzeń, przez to, że bardzo długo się Pani starała o dziecko i kilka razy to nie wyszło, prawda? Czy właśnie też kobiety podchodzą do Pani na ulicy i dziękują za to, że Pani była tak jakby bardzo wokalna w tej sprawie i że opowiadała o tych swoich przejściach i że warto jednak marzyć, starać się, bo no tak jak mówię, że ta, kiedy Pani się urodziła córka, to Pani zawsze podkreślała, że już szczęśliwszą kobietą... Nie poddawałam się przez wiele lat. Ja mam dość dużo takich pięknych listów i maili, które dostałam od różnych pań czytelniczek po urodzeniu mojej córeczki i jakby i dłuższy czas po urodzeniu mojej córeczki. Listy, które dla mnie były naprawdę bardzo wzruszające i bardzo były dla mnie takim miłym momentem odzewu. Dla mnie nie jako postaci, aktorki, zawodowca pracującego w mediach w swoim zawodzie, tylko dla mnie jako kobiety, jako człowieka, jako osoby kompletnie prywatnej. Mam kilkadziesiąt takich listów i maili od pań, które napisały mi, że przeszedłszy przed taką sytuacją w życiu jak stracenie ciąży, tak bardzo się załamały, że już stwierdziły, że nigdy więcej nie chcą tej traumy przechodzić, nie chcą podejmować kolejnych prób, bo to się na pewno nie uda. Poddały się i załamały. I jak same piszą, dzięki temu, że ja miałam takie podejście do tego tematu i tłumaczyłam, zawsze przekonywałam kobiety, że jeżeli medycyna nie powie im, że z jakichś względów zdrowotnych na pewno jest to niemożliwe, żeby mogły zostać mamami, a o tym marzą. Jeżeli medycyna nie odmówi im tej szansy i wiek na to pozwala, że nie jest się no jeszcze w na tyle dojrzałym wieku, że jest już za późno na macierzyństwo, nigdy nie wolno się poddawać. Dla każdej kobiety oczekiwanie dziecka i dowiedzenie się, że to jeszcze nie tym razem i że tym razem się niestety nie udało, to jest zawsze bardzo przykry moment. Na pewno i dla matki, i dla ojca, który oczekuje tego dziecka. Tak samo, jeżeli nasi partnerzy, mężowie przeżywają to razem z nami, to bywa tak samo przykre nie tylko dla przyszłych mam, ale i dla ojców, którzy swoje kobiety, żony, partnerki bardzo w tym wspierają. Ale tu też zawsze ważna rola mężczyzny, żeby nie pozwolić się swojej żonie, partnerce, kobiecie załamać i poddać zbyt szybko, bo ja sama też mam koleżanki, które 5-10 lat czasami leczyły się, borykając się z różnymi przygodami, utrudnieniami zdrowotnymi. Po 10 latach dopiero zostały szczęśliwymi mamami, zostali szczęśliwymi rodzicami. Dzisiaj na szczęście medycyna XXI wieku pozwala na takie rozwiązania, dzięki którym wiele rodzin może się cieszyć szczęśliwie swoim macierzyństwem. Ja jestem też osobą bardzo otwarcie mówiącą o tym, że nie rozumiem też takich akcji społecznych, propagandowych, politycznych, które mają na celu deprecjonowanie dobrodziejstwa medycyny, jakim jest in vitro. Dla wielu rodzin to jest jedyna szansa zostania rodzicami i cieszenia się macierzyństwem. I uważam, że w najgłośniejsza Małgosia Rozenek, prawda? No, W XXI wieku negowanie takiej zdobyczy techniki i medycyny jest cofaniem się o wiele wieków wstecz i nawoływanie społeczeństwa do jakby bojkotowania, krytykowania tej szansy medycznej dla wielu osób, podpierania się ideami religijnymi. Uważam, że to nie powinno mieć jedno z drugim absolutnie nic wspólnego, bo żyjemy w nowoczesnych czasach.